takich oto kontrolowanych warunkach. Filip biedny z ręką złamaną. Będziemy dzisiaj wodować kajaczek. Sprawdzimy właśnie, jak się sprawują kółka. Tak, bo mam też kółka. No i zobaczymy, może nawet zrobimy przewrotkę do góry nogami? Nie, do góry dnem. Zaczynamy. Okej, słuchajcie, drobne sprostowanie, ponieważ wiecie, że na Morskiej TV nie ma sponsorowanych filmów, ale zaczynamy czwarty sezon, więc myślę, że warto by było skorzystać z tego, co ja tutaj robię w postprodukcji, czyli jeżeli cokolwiek kupujemy na nasz kanał, to bardzo się staram, żeby to było najtańsze, żeby to było naprawdę bardzo przemyślane. I tutaj od czasu do czasu będę pokazywać sklepy, tak jak teraz ten sklep, sklepy internetowe, które mi doradziły, które naprawdę nie chciały wcisnąć mi czegokolwiek, bylebym tylko po prostu zapłacił i krzyż na drogę. Nie, które po prostu doradzają, które mówią, że nie, słuchaj, z tymi łapkami niekoniecznie, no bo tam jest napęd, który może zardzewieć w Morzu Bałtyckim, poza tym napęd tylko do przodu chociażby. Dlatego słuchajcie, od czasu do czasu będzie się pojawiać jakieś logo sklepu, bądź też w opisie będę konkretnie mówić, które sklepy internetowe mi się sprawdziły, które świadczą profesjonalne usługi, nawet doradcze. Obojętnie, czy ty zrobisz u nich zakupy, czy nie, możesz zadzwonić się, spytać, a co, z czym to się je i tak dalej, także myślę, że będzie to takie dobro dodane, które od czasu do czasu będzie się pojawiać też w naszych filmach, więc nie miejcie mi za złe, że od czasu do czasu pojawi się może jakieś logo sklepu, może coś wspomnę o jakimś sklepie, bo robię to z uwagi na to, że naprawdę dużo czasu poświęcam na ten research, na to sprawdzenie, czy wszystko jest ok, czy gdzieś jest taniej. No jeżeli to znajdę, to po prostu podzielę się z Wami tą informacją. Lecimy! Tak to właśnie wygląda w praktyce. Słuchajcie, 50 km spoko. Zobaczcie, tu mamy takie wyżłobienie. Tutaj się fajnie wpasowało i teraz on no, ściskany jest na tą stronę, a z drugiej strony mamy tutaj to na ten silnik, czy tam jakieś dodatkowe gadżety i on jest ściskany w tą stronę. Całkiem spoko to wyszło. Mogę całym samochodem bujać, ruszając kajaczkiem, więc myślę, że mocowanie do rybowozu się sprawdziło szybko i na temat sam bagażniczek dachowy 200 zł z Allegro, spoko, jest na dole, także zobaczcie, bardzo szybko, sprawnie, wystarczy taki ręczniczek i naprawdę luzik. No dobra, trzeba będzie jeszcze go uzbroić, bo na czas transportu nie mam siedzidełka. Oczywiście też nie ma pedałów, on jest teraz leciutki, ale zanim to zrobimy, weźmiemy kółka. Wybrałem takie, ponieważ tam macie takie typowe kółka, które powinny być do tego kajaka. Niemniej jednak wydaje mi się, że one konstrukcyjnie nie domagają. To jest jedna rzecz, jednak ta rura aluminiowa, która tam jest zastosowana, jest kiepska. Poza tym te kółka są takie no, duże, tak jak my spotykamy gdzieś tam na tych naszych jeździdełkach plażowych. Ja wymyśliłem coś takiego, że wezmę sobie zupełnie inny model takich kółek. No i tutaj pojawił się pewien problem, ponieważ to ma, zobaczcie, coś takiego, taką gumę i ta guma jest wsadzana na taki czpień, normalnie ona gdzieś dotąd, nie wiem kto to wymyślił, ale zobaczcie, że ten kajaczek jakby miał płaskie dno, to spoko, natomiast my mamy coś takiego, że to się wbija mniej więcej tu, natomiast ma burty jeszcze, które idą w dół, zobaczcie, burta idzie w dół, więc wymyśliłem na szybko, że wsadzę sobie taki dystans, teraz wsadzimy sobie to. O, ta guma się fajnie zatrzyma na tym dystansie. No i ponieważ faktycznie to aluminium jest takie mocniejsze, to się powinno udać, to nie powinno się jakoś tam, wiecie, rozklekotywać, na boki ruszać. No i zaoszczędziłem, bo to kosztowało 400 zł, natomiast z tymi porządnymi kółkami chyba 600. Okej, jeszcze jedna taka drobna uwaga, bo zobaczcie, możemy te kółka wsadzać w różne dulki, tak? Różne, tutaj też są dwie. One wprawdzie mają różny rozstaw, ale te kółka można sobie regulować, ten rozstaw. Natomiast ja sobie wybieram tutaj z tego względu, że najlepiej się go prowadzi. Natomiast naprawdę najładniej się go prowadzi. Wystarczy, zobaczcie, on jest w zasadzie na zero w tym momencie wyważony. Oczywiście jak nam wejdzie siedzenie i pedały, no to ta równowaga będzie troszeczkę zachwiana. Natomiast teraz łapiemy go i zobaczcie, pięknie się go prowadzi. No rewelacja. No i kółka też wyglądają, zobaczcie, niczego sobie. Tak całkiem.
no całkiem poważnie, nie? Napęd, tak już wam mówiłem, gdzieś około 10 kg waży, więc swoje waży. Zamocowanie tego jest banalnie proste, tak stawiamy właśnie tak jak to teraz postawiłem. Tutaj wsadzamy tylko takie coś, o. No i to w zasadzie tyle, bo potem wsadzamy ten tłum i tutaj zahaczamy. Kajak teoretycznie gotowy do drogi. Można by było już wsadzić wędki, żeby go uzbroić właśnie też w te wędki. No ale jeszcze jedna rzecz została nam, czyli ster. Słuchajcie, to było pewne, że to kółko zgubię. Prędzej czy później, bo to kółko przychodzi tutaj, nie? Żeby ten ster po prostu na mnie wypadł. Natomiast myślę, że docelowo trzeba to zrobić troszeczkę inaczej, coś takiego bardziej prostego, że tylko zaczepiamy ciach-ciach. Bo tak z tymi kółkami mimo wszystko jest trochę zabawy i nie chce się to, wiecie, bo jak wyciągnę ten ster, to powinienem to kółko z powrotem tutaj zaczepić. No i mi się tego nie chciało zrobić, no i zgubiłem gdzieś. Chyba gdzieś w trawie to kółko, ale... Dobra, wyciągnąłem odklucze zapasowe. Machnę to i chyba mamy wsio. Okej, małe sprostowanie, bo oczywiście można to mieć tak na stałe zamocowane. Tylko, że nasz ponton był w basenie i ja to specjalnie miałem wyciągnięte, żeby basenu nie dzieci nie rozwaliły, bo cały czas pływały tam i z powrotem. Więc docelowo chyba to już tak zostawimy, myślę. Niech to po prostu tak jest, więc no to kółko okej, załóżmy, że dobra, jak ktoś zamierza to zostawić, ten ster taki już wsadzony, no to wystarczy raz uzbroić to kółko i cześć, nie? Dobra, wygląda to następująco. Mamy nasz kajaczek, tutaj już mamy jakieś tam, wrzuciłem przynęty wędkarskie, bo będziemy też próbować coś tam wyłuskać. Oczywiście wszystkie ryby z powrotem wracają do wody. Siedzidełko, notabene bardzo wygodne. Mamy nasz zestaw ze śrubą. Myślę, że go do transportu lepiej będzie tak położyć, po prostu mniej szkody narobi. Bo tutaj mógłby się tak sam, wiecie, sam się obrócić i wtedy przywalić gdzieś, tu by był problem. No i to chyba wszystko. Zobaczcie, tak na szybko zrobiłem taką mega prowizorkę z trytytkami na kamerkę GoPro. To będzie się trząść niesamowicie. Natomiast zależy mi na tym, żeby ta kamerka była jak najdalej, żebyście mieli taki gdzieś widok, nie? Myślę, że to by było mega spoko. No i do dzisiaj przetestujemy właśnie. Przetestujemy też tą kamerkę, przetestujemy te kółka i przetestujemy wszystko. Ale żeby było wszystko, to musimy jeszcze mieć wędkę. Z tym mam problem, bo za groma nie mogę tego przesunąć. Zobaczcie, tam się w środku przesuwa taki zatrzas. No i teoretycznie to powinno być wsadzone i ten zatrzas srój jest. Natomiast tragicznie ciężko się to robi, więc podarujemy sobie to, wrzucimy tą naszą trzymaczkę do wędki tu. I jak będziemy mieli kontrolowane w miarę warunki, takie wiecie, gdzie się nie będziemy przewracać do góry dnem, to wtedy sobie po prostu to zrobimy i popróbujemy, jak ta wędka w tym siedzi. Bo inaczej to by wypadło, nie? Tak jak widzicie, tu by trzeba było delikatnie to jakimś nożykiem czymś zrobić. Natomiast a propos tego, że wędka może wypaść, mamy naszą smyczkę, zobaczcie, uciąłem sobie ją tutaj. Dobra, z drugiej strony zobaczcie sobie, przyszyłem coś takiego. Czyli mamy taki ten rzep, taki typowy rzep wędkarski. No i to będziemy mogli tutaj do wędki na przykład sobie przysmerfić, zresztą zaraz to zrobimy. Zobaczymy, jak to właśnie będzie wyglądać w praktyce. Spoko, na pewno nic się nie stanie. Idzie i sobie mamy na przykład tutaj zrobione. Dobra, bierzemy ten cały sprzęt, teraz tak jak widzicie jest w pełni. Pełny łącznie z naszą lodóweczką, no i lodóweczka przeważa, zobaczcie. Natomiast słuchajcie, idzie się z tym bardzo leciutko. Trochę ta wędka wymachuje na tych dziurach, ale idzie się naprawdę gładko. Może jakby te kółka były pompowane, to na takiej płaszczyźnie, gdzie mamy tą trawę, byłoby lepiej. Wjeżdżam na piach. No idzie trochę ciężej. Na piachu idzie ciężej. Zapada się w tym piaseczku. Dobra, wywaliłem lodówkę przenośną, bo tam jest od groma wszystkiego. Więc powinno być tak z 10 kg mniej. Zobaczymy, czy to ma jakiś wpływ. Ohoho! Dużo lepiej. Chyba jak podniosę to do góry, to kółka powinny same odpaść. Spróbujmy. No i okej. Pytanie, co z kółkami zrobić? Najprostsza sprawa to po prostu wsadzić się tutaj w te dulki dwie.
tak by trzeba było to jakoś zaplątać, że no widelec jakbyśmy się wywrócili, to żeby one się nam nie zgubiły, nie? Ła! Jechana! Kajak nie jest taki aż mega stabilny. Myślałem, że będzie przyklejony do tej wody jak ponton. No bo 90 cm, słuchajcie, szerokości powinno robić robotę. Może robi, nie wiem, nie mam doświadczenia z kajakami takimi wędkarskimi. Mam natomiast doświadczenie z tymi kajakami wąskimi, tradycyjnymi. No i one są bardziej mimo wszystko wywrotne. No ten jest taki spoko. Natomiast widziałem, że można do niego dokupić taki kill. I to by może robiło, dawało dobrą robotę, nie? Jeżeli chodzi właśnie o to bujanie boczne, no bo on by bardziej trzymał nas w tej wodzie, bo wiecie, opór wody by był i to na boki by chyba wtedy tak nie chodziło. Przydałoby się gdzieś odłożyć tą wędkę. Myślę, że normalnie jakbym ją kładł tak, to też tragedii nie będzie. Natomiast docelowo fajnie by było sobie coś tutaj mieć, bo jeżeli nam się będzie, zobaczcie, bujać, to tak sobie, słuchajcie, takie wychyły to nie robią problemu, nie? Dobra, to teraz tak, spróbujmy delikatnie inaczej was zamontować. Okej, co powiecie na taki kadr? Myślę, że bardzo ciekawy, co? Tak od tyłu lekko, natomiast chyba mnie tutaj widać. I sieć. Coś małego, nie? Ale jest. Pewnie jakiś okonek. Zobaczcie, taka sztuczka. No i dobra. To można powiedzieć, że nasz kajaczek ochrzczony. Wprawdzie nie na takiej typowej rybie morskiej, no ale no, słuchajcie, pierwsze koty za płotem. Okej. Pokażę wam, jak to wygląda z drugiej strony. To tylko zielska pełca, nie? O, i wpłynęliśmy w zielsku. I to na grubo. Dobra, mamy zielsko. Zobaczymy, jak to wygląda na naszym napędzie. No nie wygląda dobrze. Podnieśmy go. Takie coś. Pewnie jakbyśmy kręcili, to byśmy to porozrywali, nie? No, takie dosyć miękkie, ale było czuć, jak się kręciło, że jest źle. Daje radę. Wiosło mogło być dłuższe. Już to widzę, bo siedzę dosyć wysoko, wiecie, i wiosło mogło być dłuższe. Natomiast chyba, że nie. Ale jak nie wiem, czy wy to widzicie, nie? Słuchajcie, dobra, teraz płynę teoretycznie z wiatrem i płynę beznadziejnie wolno, nie? Spróbujemy zrobić porównanie. A, wsadzę sobie nogi tylko do tego napędu, żebym was nie szturał. Zobaczcie. Patrzcie. Jest jakiś kosmos. Jeszcze nawet nie wiemy, czy tam na śrubie czegoś nie ma, nie? Bo pływaliśmy w tych zielskach. Natomiast weźcie pod uwagę to, że zarąbiście szybko na tym napędzie. Spróbuję na bieżąco wam mówić, jak płyniemy. Według oczywiście GPS-u to było 1 km na godzinę, tak. W najlepszym wydaniu. Ale ciśniemy. Thank you.
powiedzmy normalnie, jak miał tak cisnąć, to mamy teraz 6,5 km na godzinę, nie mylić z knotami. No, 6,5, a spróbujemy na maksa. Ok, 7,5 km, tak jakby mocniej przycisnąć, 6,5 tak standardowo. Myślę, że to jest wystarczające, co? Dobra, jest 4. Ok, na maksa 4. To myślę, tak można przyjąć, że na pedałach jest dwa razy szybciej. Rewelacja, słuchajcie, rewelacja. Bo jak sobie tak kręcimy od tak teraz, wiaterek, nie wiem czy jest, to wy słyszycie, czy jest wiaterek. Ja go delikatnie czuję, natomiast tam jest flaga, ona się praktycznie nie rusza. Słuchajcie, jak sobie tak kręcimy od niechcenia, to mam jakieś 3,5 na godzinę. Czyli kręcąc sobie tak naprawdę na lajcie, mamy to samo, jakbyśmy naprawdę wiosłowali tak porządnie, nie? No i by trzeba było jeszcze zrobić próbę wywrotki, nie? Czy da się na nim wywrócić? No pewnie, na pewno się da. Kwestia, żeby wyczuć ten moment, że on mówi, że to już, nie? Ale słuchajcie, woda jest zimna. Naprawdę, woda jest zimna, uwierzcie. Okej, drobna aktualizacja, nasz selfie styczek. To szlak trafił. Go tam rzucimy. No więc tak, słuchajcie, ten selfie stick czy cokolwiek co tu będzie, będzie musiało być maksymalnie mocne, bo jak kajak się buja, to mega trzepie i nie wiem czy takie, wiecie, standardowe jakieś rzeczy dadzą radę. Chyba trzeba będzie zrobić sobie samemu gdzieś tam z jakichś profili aluminiowych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest, na pewno bym nie kupił kajaka bez napędu tego nożnego, z tego względu, że próbowałem przed chwilą płynąć na dwa napędy i to wcale nie jest takie proste, bo dopiero się skumałem, że jak siedzimy tutaj w tym kajaku, naprawdę siedzimy wysoko nad wodą. No jak siedzimy tak wysoko nad wodą, to zdecydowanie ciężej jest nam machać wiosłem, nie? Więc ten napęd nożny naprawdę robi robotę. Może udało mi się z 10 na godzinę płynąć na tych dwóch napędach, ale nie, słuchajcie, nie, ten napęd nożny to jest mistrzostwo świata. Cześć!